Ja wierzę, że damy radę. Ja jestem przekonany, że, że wyjdziemy z tego obronną ręką. Tylko wyjdziemy z tego obronną ręką nie dzięki rządowi, a pomimo, niemu, pomimo niego. My wyjdziemy dzięki temu, że my jesteśmy odpowiedzialni. Że my obywatele wiemy, jak się chronić. Że my obywatele staniemy na rzęsach, żeby obronić nasze miejsca pracy. W, a oni w tym czasie będą zajmowali się w, w, z szukaniem charyzmatów kolejnych u Daniela Obajtka, który, mam wrażenie, w, w, może stać się taką oferą taśmową dla pis -u. Dlatego, że zobaczcie, w, jak ta sprawa się rozlewa. Jak ta sprawa ma coraz więcej odnóg, jak ta sprawa ma coraz więcej w sytuacji, coraz więcej spółek Skarbu Państwa, w których radach nadzorczych zasiada jego obecna partnerka. W coraz więcej obrzydliwego kumoterstwa, coraz więcej uwłaszczania się na naszym wspólnym majątku, coraz więcej bezczelności, coraz więcej pychy, coraz więcej pogardy. I pamiętajcie, że to są ludzie, Ludzie, którzy mówili, że ich hasłem jest praca, pokora i umiar. Pamiętacie, Beate Szydło? Obajtek jest zaprzeczeniem wszystkiego, co PiS próbował wmówić ludziom przez ostatnie kilka lat. Jest też czymś, co dzisiaj zauważył w Rzeczpospolitej Michał Szulżyński. Kładzie się realnym cieniem na Jarosławie Kaczyńskim, który przecież jeszcze dwa czy trzy tygodnie temu namaszczał go. Mówił o charyzmacie, który, który Bożym, który na obajtka zstąpił. I też podważa ten mit Kaczyńskiego, i o tym pisze Szulżyński, jako osoby, która ma genialną rękę do współpracowników, genialną rękę do ludzi. Nagle się okazało, że nie ma. Nagle się okazało, że król jest nagi. Nagle się okazało, że otacza go zgraja małych kombinatorów. I zobaczcie jeszcze jedną rzecz, która jest fundamentalnie ważna i która zwracała moją uwagę i naszą uwagę od samego początku. Obajtek jest szefem największej spółki paliwowej, a paliwa, a energia to jest kwestia absolutnie strategiczna. A jeżeli tak jest. To powinien być osobą prześwietloną przez wszystkie służby, na wszystkie możliwe sposoby, po to, żeby nie można go było szantażować i wywierać na niego presji. Przecież ktoś o tak rozbudowanym życiorysie osobistym i majątkowym jest genialnym wręcz łupem dla jakiejś prowokacji ze strony obcych służb, na przykład. Gdzie były te służby? O których, które Macie Rewicz czyścił z takim zapałem, które PiS mówił, że oto wreszcie przemianowywał na kolejne narodowe skróty, które wreszcie teraz będą nas chronić. Gdzie one były? To jest opowieść o tym, jak naprawdę działa państwo Pisu.